Witam serdecznie. Dzisiaj jest środa, 7 czerwca 2023 roku. Spotykamy się w Płocku. Będziemy rozmawiali o pewnych dwóch światach. O pewnym starym świecie i nowym świecie. I każdy z tych światów ma pewne swoje koncepcje, pewną starą koncepcję. Ma ten stary świat, który jakby kończy się i imploduje, i pewną swoją koncepcję ma ten nowy świat, który się zaczyna i on się rozwija. I każda z tych koncepcji wiąże się z pewną częstotliwością, tak? Pewną częstotliwość, trochę taką niższą częstotliwość ma ten stary świat, a pewną wyższą częstotliwość czy inną częstotliwość ma ten nowy świat, tak? I w pewnym starym świecie żyło się troszeczkę ciężej, i ten stary świat dostarczał nam pewnego cierpienia, a w tym nowym świecie żyje się dużo, dużo lżej, dużo przyjemniej. Tak? Więc będziemy mówić o dwóch światach, o dwóch koncepcjach, o dwóch częstotliwościach. I jest jeszcze taka kwestia, że do tego nowego świata nie da się przejść przy pomocy żadnej technologii. Nie da się też kupić wejścia do tego nowego świata. Nie da się wejść poprzez żadne takie tak zwane protezy, czyli jakiś pierścień Atlantów, jakiś wisiorek, jakiś amulet, i nie zaprowadzi cię tam nikt do tego nowego świata. Ty możesz samemu tam wejść. Będę mówił cały czas per ty i do kobiet, i do mężczyzn będę mówił per ty. Będzie to według mnie taki skuteczniejszy przekaz. Więc tak, są dwa światy. Ten stary świat wiązał się z brakiem, z niedoborami miłości, niedoborami szacunku, niedoborami, brakiem wdzięczności, akceptacji, spełnienia, może pieniędzy, może zdrowia. Tak? I chcieliśmy, żeby to było, i walczyliśmy o to. Im bardziej walczyliśmy, im bardziej zabiegaliśmy, tym się to wcale nie udawało. Może próbowaliśmy sobie szacunek czy miłość kupić za pieniądze, ale to było też sztuczne. To nie było prawdziwe. Więc to wszystkie zasoby, które były kiedyś w braku, mogą stać się u ciebie zasobem na plus. Mogą być w dostatku, ale w momencie, gdy pojmiesz jakby pewną mechanikę tej rzeczywistości, w której przychodzi nam żyć, to się okaże i zrozumiesz, że to tylko i wyłącznie przez siebie możesz to wszystko i to, i to, i to, i to, i to osiągnąć. Może masz coś, a nie masz reszty. Może masz pieniądze, nie masz reszty. Może masz akceptację, a nie masz reszty. Może masz miłość, a nie masz reszty. Tak? A tu chodzi o to, żeby mieć i to, i to, i to jednocześnie. I jest to możliwe i poprzez właśnie inne postrzeganie i inną komunikację. I o tym innym postrzeganiu i o tej innej komunikacji będę tutaj dzisiaj mówił przez te około 4 godziny i przepracujemy sobie troszeczkę ten czas, tak żebyście wyszli stąd nie tylko napełnieni pewną wiedzą, ale też z pewną praktyką, którą to praktykę, jak będziecie mieli ochotę, możecie zastosować już po wyjściu stąd i po powrocie do domu, czy też po powrocie do pracy, żeby sprawdzić, czy to, o czym mówię, czy to działa. Urodziliśmy się, i ty też urodziłeś się, w pewnym świecie, gdzie doświadczyłeś już w tym świecie w wieku tych kilkudziesięciu lat, doświadczyłeś pewnych smaków tego życia. I smaków przyjemnych, ale też i dużo smaków takich związanych z brakiem, z jakąś goryczą. Tak? I okazuje się, dowiesz się w sumie, że ten świat, w którym się pojawiliśmy, jest to pewna gra. Jesteśmy uczestnikami, obserwatorami tak naprawdę pewnej interaktywnej gry, wirtualnej gry, tak jakbyśmy mieli okulary VR założone na swoje oczy. Nie wiem, czy mieliście już takie okulary. Jesteście w interaktywnej grze i no, powiem wam, że ta gra, w której tutaj jesteśmy, jest to gra zapętlająca się enty raz, ale jest wyjście z tej gry. Tak? Ta gra polega na tym, że bierzemy udział w pewnej grze, gdzie jesteśmy ogrywani. Powiem wam później, kto stworzył tą grę, jak z tej gry wyjść. Byliśmy ogrywani. Tak? Byliśmy ogrywani w sensie takim, że nasze działania, które wykonywaliśmy dotychczas, wiązały się z tym, że jednak w jakiś sposób cierpieliśmy. Cierpieliśmy
brak miłości, może brak szacunku, może brak wdzięczności, może brak akceptacji, może brak spełnienia, brak zasobów materialnych, może brak zdrowia. Tak? Czyli jeśli ktoś coś traci i cierpi, to jest ktoś, kto zyskuje. I tak, są pewne systemy, systemy egregoryczne, które sobie tutaj dzisiaj też zdiagnozujemy, które zyskują, które żywią się energią, tą niską taką energią, energią emocjonalną istot żywych. W przypadku ludzi, no to ludzi po prostu, które się żywią tą energią i robią wszystko, żeby ludzie byli w nieświadomości, jak wyjść z tej gry, a jest możliwość wyjścia z tej gry, przy czym wyjście jest na innej częstotliwości. Więc żeby wyjść z tej gry, trzeba będzie zresetować pewne programy, które są w naszych głowach, pewne przekonania przeważające, wycofać swoją uwagę, bo energię tracimy wtedy, gdy nasza uwaga, bo energia podąża za uwagą, tak? I tam, gdzie nasza uwaga, a uwaga jest nakierowywana przez te wszystkie systemy, na postrzeganie niskowibracyjnych informacji. Jeśli czerpiemy informacje, jeśli w ogóle są potrzebne jakieś informacje, dowiemy się, że dzisiaj się dowiemy, że ty już nie potrzebujesz żadnych informacji, ale jeśli szukamy jakichś informacji, karmimy się jakimiś informacjami w świecie medialnym, w telewizji, w radiu, w prasie, czy też na różnych kanałach internetowych, czy profilach internetowych, to są tam spreparowane pewne specjalnie pewne informacje niskowibracyjne po to, żeby nie tylko przejąć naszą uwagę, ale także, żeby wywołać w nas emocje. Bo w momencie, gdy wywoływana w nas jest emocja taka poniżej 200, taki stan poniżej 200 tutaj według tej kalibracji Hawkinsa, tak, to my zaczynamy tracić energię, a tą energią żywią się pewne systemy egregoryczne. Za chwilę dowiemy się, kto stworzył te systemy egregoryczne i dowiemy się, że nie ma sensu z nimi walczyć albo przed nimi uciekać. Wręcz walka albo ucieczka, albo okazywanie niezadowolenia w stosunku do tych systemów splątuje nas z tymi systemami i z pewną grą. Gra o nazwie więzienie na planszy Ziemia, tak? Wygląda tak, że my jako pewni więźniowie, którzy otwieramy się na wyjście, nie mamy kajdan na rękach, ani na nogach, żadnych pętów, ani też na szyi. Tymi kratami są pewne, które nas trzymają. Jest to więzienie związane z pewną częstotliwością, a kratami są pewne programy, które zostały wgrane do naszych umysłów. I kto wgrał te programy? Te programy wgrali w dobrej wierze nasi rodzice nam. Dziadkowie nam je wgrali. Systemy religijne potem pomagały je wgrywać. I szkoła wgrywała te programy. I systemy medialne, prasa, radio, telewizja podtrzymywały te programy. Jakie są najważniejsze te programy, które trzymają nas w niskiej częstotliwości? Otóż z pewnością słyszeliście jako dziecko, tak, w najmłodszych latach, że życie jest ciężkie, że o wszystko trzeba walczyć, że trzeba się bać cyganów, bo mogą ciebie ukraść i sprzedać gdzieś tam. Tak? Słyszeliście jako dzieci? Szczególnie na wsiach były te programy. Że trzeba się bać Niemców za 39 i za okupację i za te wszystkie rozbiory. Że trzeba bać się Rosjan, tak, za 17 września 39 i za te późniejsze lata okupacji. Że trzeba bać się Żydów za te różne rzeczy, które się działy między tymi narodami. Że trzeba bać się Ukraińców za rzeź wołyńską i te inne rzeczy, które działy się między tymi narodami. Że trzeba ogólnie się bać. Tak? Cały czas media podtrzymywały te programy implantowania strachu u ludzi i przypominania, stąd były różnego rodzaju akademie, święta 1 września, 17 września, potem 11 września, zamach terrorystyczny, żeby się bać terrorystów. Cały czas były przypominane pewne wydarzenia, co było, to było, natomiast było to wyciągane z przeszłości i stawiane w tu i teraz,
z taką informacją, tak spreparowane, żeby po prostu wchodzić w częstotliwość strachu. Bo wszystkie te częstotliwości od 200 w dół, to są częstotliwości, które jeśli mamy w sobie, trzymają nas w pewnym więzieniu. To więzienie jest właśnie jest więzieniem częstotliwości i w momencie, gdy my żyjemy przez całe życie w jakimś strachu, a systemy, które jakby stworzyły to więzienie, ale nad tymi systemami jest ktoś, kto powołał do życia te systemy. Za chwilę się dowiecie, kto powołał te systemy. To te systemy mają w swoich rękach media. Te systemy mają w swoich rękach reporterów, mają w swoich rękach polityków, mają w swoich rękach celebrytów, tak? Sportowców i oni mają pewną specyficzną narrację. I ta narracja jest skierowana tak, żeby to był, ten przekaz był właśnie niskowibracyjny i żeby ci ludzie, którzy, do których dochodzi ta narracja, żeby byli w tych niskich częstotliwościach i wtedy nie wyskakują z pewnej zagrody. Natomiast w momencie, gdy, bo my mamy wielką moc, moc wycofania uwagi, a za naszą uwagą płynie energia, więc wystarczy wycofać uwagę z pewnych przestrzeni informacyjnych i przekierować tą uwagę, do czego też masz prawo, a nikt ci nigdy nie mówił, że twoja energia i twoja moc kreacji, twoja moc jest w tobie i ty możesz ją wycofać i przekierować tam, gdzie chcesz i wtedy namnaża się przestrzeń postrzegania twoja i w momencie, gdy przeniesiesz tą swoją moc kreacji, to zaczyna ci się lepiej darzyć, a wycofując się z systemów pewnych pasożytniczych, też zaczyna ci lepiej iść, lepiej się darzyć, więc będziemy dzisiaj cały czas mówić o postrzeganiu i o komunikacji, więc to wszystko może być w zakresie twojego dostatku, ale w momencie, gdy wyjdziesz z tego więzienia, które jest więzieniem takim zapętlającym się. Co znaczy zapętlającym? To znaczy, że coś, co tutaj niewłaściwie się z tym skomunikujesz, to ciągle będzie wracało. Ciągle będzie wracało do twojego życia i jak, nawet jak kiedyś za jakiś czas to tymczasowe odzienie, bo jesteś istotą duchową nieumierającą, tak? Ale w pewnym tymczasowym odzieniu. I gdy to tymczasowe odzienie żeńskie czy męskie pozostawisz tutaj i przejdziesz do innej częstotliwości, to tam też jesteś zawracany w pewnym tak zwanym więzieniu czy pułapce inkarnacyjnej, którą dla tej całej rozgrywki ktoś stworzył. Za chwilę się dowiesz, że to ty to wszystko stworzyłeś na pewnym jeszcze wyższym poziomie. Po co? A dla pewnych doświadczeń, które były tobie potrzebne. Więc najwyższy czas, aby ten dzisiejszy dzień, 7 czerwca i ta godzina była ostatnią godziną życia w tym starym świecie, gdzie trzymacie tylko pewne postrzeganie i pewna jakość komunikacji i żeby dzisiejszy dzień i ta godzina była pierwszym dniem życia w nowym świecie i w nowej komunikacji. Ja zapraszam, nakierowuję, natomiast nie mogę cię tutaj przeprowadzić i wiedz, że nikt cię tutaj nie może przeprowadzić do tego nowego świata, tylko ty sam to możesz zrobić. Może się pojawić w twoim życiu wiele osób, które będą ci mówiły, że mogą ciebie pooczyszczać, poodpinać, poprowadzić do tego nowego świata, tak? Ale to tak nie działa, tak? To tylko można samemu przejść. Więc po prostu zaczynamy. Cechy rzeczywistości, w której przychodzi nam doświadczać. Więc sobie zdiagnozujemy troszeczkę te dwa światy, ten stary świat i ten nowy świat, i oprzemy się o pewną wiedzę i o pewne badania naukowe, więc to, co będę mówił, to nie jest żadna religia, nie jest to też żadna duchowość, żadna ezoteryka. To będzie tutaj pewne połączenie fizyki z fizyką kwantową, która wprowadza obserwatora. Nie ma fizyki kwantowej bez obserwatora, który to dokonuje pomiary, postrzega rzeczywistość. Dopiero wtedy okazuje się, że w momencie, gdy jest obserwator, inaczej cząstki elementarne się zachowują i w zależności od przeważających przekonań obserwatora, czy też jego zamiarów, zachowują się tak, jak są jego zamiary, czy przeważające przekonania tego obserwatora. Więc to, co będę mówił, jest to połączenie fizyki kwantowej z fizyką klasyczną, z pewną optyką też, przy kreacji, przy postrzeganiu oraz przy projekcji i postaram się tak przekazać, żeby wykorzystać te wszystkie zasady w pewien łatwy do zrozumienia sposób przekazać tak, żebyście wyszli tutaj stąd z narzędziami
i że będę zachęcał was tylko, żebyście te narzędzia, mentalne narzędzia, wypróbowali już dziś. Metodyka, którą tutaj, z którą pracuję w całej Polsce, nazywa się tak prozaicznie łopatologia stosowana, czyli tłumaczenie łopatologiczne, czyli takie uproszczone trudnych rzeczy, jak jednorodna teoria pola, tłumaczenie w taki sposób, żeby trafiło to do laika, a stosowana to po to, żeby od razu przełożyć to na działanie i żeby od razu poczuć skutek. I ufam, że też te skutki nawet już dzisiaj poczujecie w pewnych relacjach z pewnymi osobami, które sobie tutaj mentalnie przywołacie za chwilę. Jednorodna teoria pola, jeśli przeczytacie na Wikipedii, okaże się, że jest tam pewna definicja, że jest jakieś źródło, z którego narodziło się wszystko i że wszystko jest ze wszystkim połączone. Są tam różnorakie wzory, natomiast nijak nie przekłada się to na jakość twojego życia do momentu, gdy nie dowiesz się, że to ty jako twoja wyższa świadomość, ty tutaj jesteś jako duszyczka, część wyższej świadomości, która jesteś duszą, częścią wyższej świadomości, która przybrała odzienie żeńskie lub też męskie i jest w jakiś sposób tutaj splątana pewnymi kontraktami na dostawę tobie pewnych rzeczy, tak? I te rzeczy są tobie dostarczane przez innych ludzi i jeśli ciebie coś denerwuje w tym życiu, zachowanie pewnych istot, załóżmy, to znaczy, że jest splątanie z pewną cechą, z pewnym zjawiskiem, które reprezentuje ten człowiek i to, co on reprezentuje, jest twoje. Za chwilę sobie o tym porozmawiamy i w momencie, gdy ty odpowiedzialnie spojrzysz na to i na to, co on do ciebie przynosi i też skomunikujesz się w specyficzny sposób z tym człowiekiem, który tobie to przynosi, dochodzi do rozplątania, czyli zrzucasz pęty tego więzienia, z tych częstotliwości, z których dotychczas nie dawało się wyjść i byłeś w jakimś entym zapętleniu, w takim pewnym kole i cyklu powracającym, zasilając pewne systemy egregoryczne, natomiast najwyższa pora już to wszystko zakończyć. I to wszystko jest możliwe do zakończenia i nawet tu i teraz i w najbliższym czasie do wdrożenia, jak tylko spotkacie się z pewnymi osobami. Jednorodna teoria pola, czyli że jest jakieś źródło, z którego wychodzi wszystko, z którego urodziło się wszystko, bo jednorodna, z jednego urodzone wszystko, w takim dużym uproszczeniu, tak? To w momencie, gdy do tego źródła, które podzieliło się na nieskończone ilości siebie, które to części tego źródła wchodzą w interakcje między sobą i te interakcje są mierzone przez fizyków i opisywane różnymi wzorami, to jeszcze do tego momentu ci nie dawało żadnej wartości użytkowej. Natomiast w momencie, gdy do tego źródła przyłączysz siebie, ale nie jako tą duszyczkę splątaną na razie, tylko siebie jako wyższą, najwyższą świadomość, że to ty jako najwyższa świadomość jesteś tym źródłem wszystkiego. Więc to ty jako wyższa świadomość podzieliłeś się na siebie i inne części siebie. I ty jako część wyższej świadomości w odzieniu żeńskim lub męskim jesteś tutaj w pewnej grze, w pewnym splątaniu, na pewnej częstotliwości, i pojawiają się w twoim życiu zachowania pewnych istot, pewnych osób, ludzi, które ci się nie podobają. I ty za chwilę poznasz zasady, dalsze zasady tej całej układanki. Te 5 puzli poznasz i wyjdziesz z gry sam, świadomie. I może na chwilę jeszcze wrócisz po to, żeby dostać po łapkach i wtedy znów się obudzisz i przypomnisz sobie znów, jak z tej gry wyjść i już pozostać w tym nowym. Więc tak. Jednorodna teoria pola, ale w twoim wydaniu to ty jako źródło podzieliłeś się na siebie i inne części siebie. Jesteś połączony ze wszystkim i ze wszystkimi. I wszystko jest częścią ciebie. Nie tylko wszyscy ludzie, nie tylko ci Niemcy,
Rosjanie, Żydzi, Ukraińcy, Amerykanie, czy inni Polacy, czy Afroamerykanie, czy tam nie wiem kto, wszyscy są częścią Ciebie i Ty jesteś wszystkim. To ta koncepcja trzymania się części całości, to jest koncepcja dualna i ona determinuje pewną jakość życia i pewien świat. W momencie, gdy utożsamiamy się z Polakami i z białym kolorem skóry, tak, to jesteśmy w pewnej dualnej koncepcji. Każda dualna koncepcja dla pewnego uproszczenia trzyma nas w pewnym świecie, który nazwiemy sobie nocnikiem. Dobrze? Albo świat piekła na ziemi. Tutaj jest to od 200 w dół, jest pewna przestrzeń. Przestrzeń trzyma, poprzez umysł utożsamiania się z jakąś koncepcją dualną i w związku z tym jest pewne cierpienie i pewne niedobory w naszym życiu, braki tamtych zasobów. Tak? Natomiast tutaj postawmy, że tutaj jest granica, może momencik. Tego co prawda nie będzie widać na kamerze, ale to będzie granica między tym starym światem, gdzie przewodnim mottem było to, że życie, że jesteśmy w oddzieleniu i patrząc tymi oczyma, ja za chwilę wytłumaczę, że te oczy nas przekłamują, ale patrząc tymi oczyma, gdy widzimy siebie i drugiego człowieka, to widzimy, że jesteśmy my i te inne istoty są w oddzieleniu. Tak? Natomiast było pewne ciekawe zdarzenie, które zaszło u pewnej bardzo wykształconej osoby, bardzo lewopółkulowej, niewierzącej w to alternatywne postrzeganie, która to osoba poddana pewnemu zabiegowi chirurgicznemu pod wpływem narkozy wybudziła się z narkozy, ale tylko częściowo. I okazało się, że wybudził się zmysł słuchu i ta osoba słyszała wokół swojego stołu, słyszała swojego współmałżonka, swoje dziecko, pana doktora i panią pielęgniarkę, ale gdy otworzyła oczy, to widziała jedno wielkie pole energii w ciągłym ruchu. Nie widziała oddzielonych tych ludzi. Tak? Czyli coś z programem dekodującym, który ma pokazywać nam oddzielenie, coś tam się podziało takiego, że ta osoba miała ten program nieaktywowany, tego oddzielenia. Natomiast to było cenne doświadczenie. Po pewnym czasie wróciło to postrzeganie oddzielone, ale ta osoba już miała to doświadczenie w sobie, że jednak ten świat całkiem inaczej wygląda, niż my go postrzegamy. Więc są dwa światy. Stary świat to postrzeganie dualne, postrzeganie w oddzieleniu, utożsamianie się z pewnymi wąskimi koncepcjami. Z koncepcją, załóżmy, polityczną, że jesteśmy zwolennikami jednej partii przeciwko drugiej partii, czyli jesteśmy w układzie jakiegoś wahadła. Jesteśmy zwolennikami PiS-u przeciwko Platformie albo Platformy przeciwko PiS albo jakiejś tam innej partii przeciwko drugiej partii, czyli jesteśmy w tak zwanych wahadłach energetycznych jako zwolennicy jakiejkolwiek koncepcji dualnej, że coś jest ważne, a ta cała reszta jest czymś przeciwnym. I wtedy jesteśmy dojeni z energii. Tak samo zostaliśmy przypięci do pewnych koncepcji religijnych, że jest ta jedna religia i ten Bóg, a tamten Bóg, załóżmy Allah, i tamta religia to nam zagraża, jest jakaś tam niewłaściwa. Tak? I były w międzyczasie wojny, krucjaty, tumulty czy inne zachowania ludzi i przelew krwi, i cierpienie, i palenie na stosach, tylko dlatego, że byli wyznawcy różnych koncepcji, którzy szli w kierunku właśnie różnego takiego barbarzyństwa, czy walki, czy wojny. Więc utrzymywanie się w koncepcji wycinkowej, że jesteśmy częścią całości, podtrzymywanie tej koncepcji powoduje w zwolennikach lub w przeciwnikach tej koncepcji powoduje cierpienie. Tak? Więc nowy świat to jest postrzeganie jednorodne, że ja jestem źródłem wszechrzeczy, że ja podzieliłem się na siebie w różnych kolorach skóry, na siebie o różnych nacjach, że jestem i Polakiem, i Rosjaninem, i Amerykaninem, i Żydem, i Cyganem, i Ukraińcem, i Czechem, i Słowakiem, i wszystkimi jednocześnie. Tak? Gdy spojrzymy na ten świat z tego innego pułapu, pojawia się inna jakość życia. Dlaczego? Dlatego, że pojawia się inna komunikacja. Jeśli wdrożymy to postrzeganie jednorodne, że to ja podzieliłem się na siebie i inne części siebie i wchodzę cały czas w interakcję
Nie z kimś innym, tylko z samym sobą. I zawsze tak było. Tylko w momencie, gdy zapomniałeś, będąc tutaj, w tym świecie i w koncepcji oddzielenia, utożsamiając się z Polakami, z białym kolorem skóry, utożsamiając się z katolicyzmem albo z jakąś partią polityczną, albo z klubem sportowym, przeciwko tamtemu klubowi sportowemu, zawsze byłeś dojony z energii, bo w pewnym układzie takiego wahadła, które po prostu polaryzowało ludzi i doniło energię. Tak? I był pewien egregor, który żywił się tą energią. Natomiast w momencie, gdy postrzegasz jednorodnie, nie jesteś już w żadnym wahadle i całą energię masz dla siebie. I gdy sobie uświadomisz, że jesteś tutaj w tym doświadczeniu tylko ty, jesteś tutaj w tej grze, interaktywnej grze, jesteś tutaj tylko ty w tym fizycznym ubraniu i wszystko wokół ciebie to także jesteś ty. I że nie ma nic, co nie byłoby tobą. I nie ma nic, co byłoby czymś wyższym od ciebie jako istoty duchowej. Chodzi o to, żeby tutaj w tym przejawieniu żeńskim czy męskim, tej duszyczki splątanej, żeby wyjść z tej gry związanej z cierpieniem, to trzeba wdrożyć tutaj postrzeganie z innej częstotliwości. Wdrożyć, poczuć to postrzeganie i przejawić to postrzeganie w komunikacji. W komunikacji z kim? Niby z tym drugim człowiekiem, ale już teraz wiesz, że ten drugi człowiek to nadal jesteś ty. To jest twoja emanacja, to jest twoje lustrzane odbicie. I jeśli ty uświadomisz sobie, że to cały czas jesteś ty, to od tego momentu nie wyrządzisz krzywdy temu drugiemu człowiekowi, bo sobie to uczynisz. I za chwilę, gdy poznasz dalsze zasady tej całej układanki, to tym bardziej staniesz się dobrym, świadomie dobrym człowiekiem i zaczniesz się inaczej komunikować, tak? I poczujesz owoce tej komunikacji. Więc punkt pierwszy to jednorodna, to źródło, ty jako źródło, które podzieliłeś się na siebie i inne części siebie. Jesteś tutaj po to, żeby wchodzić w pewne interakcje i te interakcje kiedyś w starym świecie polegały na tym, że to była walka o energię. Stary świat to chcieliśmy sobie czynić dobrze poprzez garnięcie do siebie, tak? Poprzez walkę, rywalizację, podkopywanie pod kimś dołków, może jakąś socjotechnikę, czy jakieś manipulacje, czy też szantaż. Tak? Pewnie doświadczyłeś tego z jednej albo z drugiej strony i wiesz, że to nie daje w długim okresie czasu smacznych owoców. Jest, i tam zawsze były ograniczone ilości zasobów. W tym świecie jesteś ty, są inni uczestnicy tej gry, ale zapomniałeś, że oni są też tobą, więc z nimi walczysz, rywalizujesz w ramach pewnych koncepcji i większość energii jest zabierana ze wszystkich twoich interakcji, także i z pracy, jest zabierana poprzez systemy egregoryczne. I energia twoja witalna, twoja moc kreacji jest zabierana oraz twoje pieniądze i majątek jest zabierany. Żywią się tym pewne systemy, które ty jako źródło powołałeś do życia. Dla kogo? Dla śpiącego siebie. Powołałeś też to więzienie dla śpiącego siebie po to, żeby pod wpływem, żeby zbierać pewne doświadczenia z interakcji, przy czym tu, w tym starym świecie interakcje były takie. Walka, rywalizacja, kombinacje, szantaże i inne rzeczy. Tak? Zapomniałeś o tym, że jesteś wszystkim. I tutaj walcząc o energię, o zasoby, było jedno wielkie pasożytnictwo. Tu była walka, garnięcie do siebie, ale tak naprawdę osoby, które są tutaj w tym starym postrzeganiu, żywią się tak naprawdę większą lub mniejszą ilością okruszków spod stołu, na którym żywią się egregory. Natomiast inny świat, ten świat tutaj, to świat nieograniczonej ilości zasobów. Tu z nikim nie walczysz, tu nie ma potrzeby, tu wręcz nie można wejść do tego świata poprzez walkę, poprzez ucieczkę, bo to jest świat na całkiem innej częstotliwości. Tam walczyłeś o wszystko, a tutaj ci się wszystko darzy. Darzy ci się z lekkością, samo przychodzi do siebie, do ciebie, tu masz wszystko, tak? I tutaj, tak jak tam były okruchy, to tutaj kto przejdzie, każdy ma pełen stół zasłany dla siebie. Więc tu o zasoby się nie walczy. Jaka jest cecha
egzystencji tutaj w tym świecie, cechą jest już nie tak tam garnięcie, tylko cechą tutaj jest obdarowywanie. Czym? Tym, co chciałbyś, żeby do ciebie wróciło. A dlaczego obdarowywanie? Otóż dlatego, że w tej całej układance jest punkt drugi. Punkt drugi to rzeczywistość, w której przychodzi nam doświadczać, jest rzeczywistością holograficzną, zwaną przez naukowców twardym hologramem, a przez pewne filozofie wschodu iluzją, ułudą albo mają. Żeby to troszeczkę tobie uzmysłowić, że to nie jest tak, jak widzą twoje oczy, to porozmawiamy sobie o tej tablicy. Twarda rzeczywistość, twarda materia, tablica, tak? Natomiast zobacz, w momencie, gdy postrzegamy tymi oczyma, ona jest twarda, tak? Gdy widzimy coś całego. Ale weźmiemy tą tablicę pod mikroskop i okaże się, że ona składa się z jakichś cząstek. No dobrze, weźmiemy tą tablicę pod pewien neutronowy mikroskop, jakiś super mikroskop i okaże się, że ta cząstka tej tablicy składa się z atomów. Jak weźmiemy ten atom pod supermikroskop i powiększymy ten atom do rozmiarów tej sali, to okaże się, że tam jest jakieś jądro i jakieś elektrony latają. I okazuje się, że jeśli atom jest powiększony do wielkości tej sali, to jądro jest wielkości piłeczki pingpongowej na środku tej sali, a elektron, który lata po obrzeżach, jest wielkości ziarnka od maku, a cała reszta jest pewną pustką. W momencie, gdy superelektronowym mikroskopem najedziemy na to jądro i powiększymy jeszcze bardziej, to coś, co jest niby stałe i pewne, to się okaże, że tam też jest większość pustki i tylko jakiś tam kwark czy jakaś inna cząsteczka w odrobince. Tak? Jeśli to jądro powiększymy znów do wielkości tej sali. Więc to tylko te oczy widzą jako po pierwsze rzeczywistość oddzielona, i materialna, bo takie mamy programy dekodujące, że widzimy, że to jest twarde, materialne, że ciepłe albo zimne, że białe albo czarne. Natomiast w pewnych powiększeniach już wiadomo, że to jest jedno wielkie pole energii, które jest w ciągłym ruchu, tak? I które to pole energii my tylko postrzegamy jako oddzielone. Jest to pewien hologram. I przyjmijmy na razie w uproszczeniu, że jest to pewna iluzja. I ta iluzja, jakie ma to znaczenie? Oraz otóż ta iluzja dla ciebie może być rajem na ziemi albo piekłem na ziemi. Piekłem na ziemi jest wtedy, gdy postrzegasz dualnie i masz programy w głowie, przeważające przekonania, że życie jest ciężkie, że trzeba o wszystko walczyć, że ludzie to wilcy, że trzeba się bać tych albo tamtych, tak? Że trzeba być, żeby wyjść z tej gry i trafić do raju gdzieś już po śmierci, obiecanki, cacanki, to trzeba trzymać się jakiegoś systemu religijnego i trwać w tym systemie, podlegać wszystkim rytuałom tego systemu i wychodzić poprzez ten system z tej rzeczywistości materialnej w czasie tak zwanego umierania czy odchodzenia. I to jest błąd, bo jesteśmy szybko zapętlani. Chodzi o to, że wyjście z tej gry jest właśnie w tej częstotliwości, fizycznej, poprzez wyplątanie się z pewnych splątań, które trzymają nas w tym starym świecie, wyplątanie, zmiana pewnych wirusowych programów, że życie jest ciężkie, na program życie jest cudowne, wszystko mi służy, wszystko mi sprzyja. Za chwilę dojdziemy do tych programów i do ustawień źródłowych, a nie do tych wirusów, które trzymają nas w tym starym świecie, ale poznajmy oprócz drugiego punktu, punkt trzeci. Jeszcze wrócę. Ty jako źródło podzieliłeś się na siebie i inne części siebie. Wchodzisz w interakcje. Kiedyś były takie, a docelowo to mają być interakcje między wszystkimi częściami ciebie jako taniec i wymiana energii. Pięknie ta wymiana energii została pokazana na filmie Niebiańska przepowiednia w taki sposób, gdzie tam pewien taki gość, Chris, wymienia się kulką energii z pewną dziewczynką. Gdy on łączy się ze swoim źródłem i ze swojego pola tworzy kulkę energii i wysyła tej dziewczynce w formie prezentu. Ona przyjmuje tą energię, też jest w połączeniu źródlanym, przyjmuje tą energię, rośnie w energii, ze swojej energii robi kulkę, oddaje temu Chrisowi i jej nie ubywa. W momencie, gdy ona oddaje część swojej energii, ale jest w połączeniu, jej nie ubywa, a ten Chris, który otrzymuje tą kulkę,
ma jeszcze więcej energii, tak? I oddaje znów swoją kulkę energii tej dziewczynce, jemu też nie ubywa, a on rośnie. Chodzi o to, że jest pewna taka częstotliwość, na której wymieniamy się energią i to jest forma tańca. To jest forma pewnych takich wymian, obdarowywania siebie nawzajem, gdzie każdy rośnie. To jest taki układ win-win-win. Każdy jest wygrany, każdy jest zadowolony. Tutaj zawsze był zwycięzca i przegrany. I czy zwycięzca, czy przegrany, każdy był wydojony z energii, bo każdy był podpięty pod jakąś koncepcję egregoryczną, koncepcję dualną. Natomiast tutaj każdy może być wygranym. Więc tak, jest ta rzeczywistość. Jesteś ty jako obserwator rzeczywistości. W tej twojej rzeczywistości, w twoim hologramie wszystko i wszyscy to są części ciebie. Wchodzisz w różne interakcje obdarowywania z tymi istotami i od jakości twoich interakcji zależy, czy ten hologram jest dla ciebie piekłem na ziemi, czy rajem na ziemi. Postrzegając dualnie i walcząc, uciekając, rywalizując, kombinując, jesteś w tak zwanym piekle na ziemi. Tak? Nawet jeśli wygrasz, to i tak przegrywasz, bo tracisz energię. A okazując szacunek, okazując wdzięczność, okazując radość, błogi stan, obdarowując tym z siebie, zaczynasz rosnąć ze swoim potencjałem energetycznym, zaczyna się tobie coraz bardziej darzyć. Dlaczego? Dlatego, że to lustro wokół ciebie, to pole wokół ciebie, w którym jest wszystko i nie ma nic, co nie byłoby tobą w tym świecie. Tak? Na razie to wszystko jest pewna taka wiedza, pewna koncepcja, ale chodzi o to, że jak ty to poczujesz, że wszystko jest tobą i zaczniesz się komunikować w pewien specyficzny sposób, uświadamiając sobie, że to wszystko, co jest wokół ciebie, jest twoim lustrem. Każdy człowiek to jest człowiek tak jakby z lustrem i odbija to, co ty jemu wysyłasz. Każda roślina jest istotą z lustrem. Każde zwierzę jest istotą z lustrem. Każdy przedmiot jest istotą z lustrem. Każdy minerał to jest wszystko lustro. Więc jesteś ty jako świadomość w pewnym sferycznym lustrze dookoła. Jesteś w interaktywnej grze. Tak? I śpiąc w tej grze jesteś w przestrzeni niedoborów i cierpienia. I chodzi o to, żeby się obudzić w tej grze, zmienić częstotliwość i uczynić sobie, przejść na taką planszę gry, żeby wyjść z tej planszy gry, gdzie dotychczas były, co było? Były może porzucenia, były straty, były tragedie, były utraty pieniędzy, może były utraty zdrowia, był brak szacunku, może był brak miłości, może to były filmy wojenne, horrory, tragedie, tak? Ty możesz zmienić ten film i być obserwatorem w całkiem innym filmie, tak? Możesz mieć całkiem inną jakość życia. I to jest możliwe, gdy poznasz zasadę, gdy uświadomisz sobie, że jesteś wszystkim, wszystko jest tobą, gdy wokół ciebie to wszystko tak naprawdę jest iluzją i do niczego nie przywiązujesz wagi, tak? Bo każda waga przywiązana w polu zaburza równowagę. Gdy przywiązujesz wagę do tego, że ja jestem Polakiem, a tamci to są obcy i zaczynasz walczyć, wyśmiewać, poniżać, rywalizować, tak, to jesteś w pewnej koncepcji dualnej. I po prostu ta waga przywiązana do koloru skóry, do narodu, do religii, do partii politycznej, do czegokolwiek, do każdej koncepcji dualnej przywiązana ważność powoduje, że zaczyna ciążyć temu wyznawcy tej koncepcji, zaczyna ciążyć w jego hologramie życia. A chodzi o to, że to życie może być piękne, cudowne i lekko i dobrze się darzyć w momencie, gdy po prostu zaczniemy tą rzeczywistość inaczej postrzegać, inaczej w tej rzeczywistości się komunikować. Wszystko wokół ciebie jest lustrem i wszystko i to jak, jako lustro, ta rzeczywistość to tak. Albo w starym świecie przychodzi do ciebie i wszystko tak naprawdę prosi ciebie o szacunek, o akceptację, o miłość, o wdzięczność. Wszystko przychodzi i woła ciebie o to. Tylko w jaki sposób woła? Otóż w taki sposób, że przynosi nam, no w tym starym jeszcze świecie, przynosi nam to, co my sami, bo wszystko jest lustrem, więc jeśli komuś kiedyś coś uczyniliśmy,
Cokolwiek uczyniliśmy komuś, braciom swoim większym lub mniejszym, sobie uczyniliśmy tak naprawdę i to wróciło do nas i przejawiło się w jakości naszego życia. To dotyczyło przeszłości. W tu i teraz jest tak samo. Tak samo to działa. Cokolwiek teraz czynisz braciom swoim mniejszym lub większym, roślinom, zwierzętom, minerałom, ludziom, przedmiotom, sobie to czynisz i to przejawia się w jakości twojego życia w tu i teraz. I cokolwiek uczynisz w przyszłości braciom swoim większym lub mniejszym, ludziom, roślinom, zwierzętom, minerałom, przedmiotom, sobie to czynisz i to przejawi się w jakości twojego życia. Więc będę zachęcał ciebie do pewnych innych komunikacji z pewnymi osobami, które przynoszą ci coś, co jest twoje, do odpowiedzialnego spojrzenia na to, co się dzieje w twoim życiu. Więc tak, jeśli przychodzi do ciebie ktoś i ktoś ciebie okrada, to czy to jest przypadek? W starym świecie mówiliśmy, a to jest przypadek, to jest jego wina, to jego trzeba złapać, ukarać, zemścić się, odzyskać to, co swoje. W starym świecie, tak? Jeśli coś było silniejsze, to uciekaliśmy przed tym, jeśli było słabsze, to się broniliśmy. Jak już nie mieliśmy siły uciekać albo się bronić, to padaliśmy na kolana w trwodze do jakiegoś zewnętrznego Boga. W momencie, gdy jest między tobą a źródłem jakiś zewnętrzna istota, która ma cię wyprowadzić z okowów tej gry i z cierpienia, to jest to boczny tor, to nie jest właściwa droga, nie ma nic, nie powinno być nic na drodze między tobą a twoim źródłem i połączeniem ze wszystkim, co jest. W momencie, gdy jest jakakolwiek koncepcja religijna i reprezentant tej koncepcji jako jakiś Bóg, prorok, czy anioł, czy archanioł, to jest to wszystko boczny tor. Jest pewna prosta ścieżka i ona jest przedstawiana, to co ja tutaj mówię, to jest to też pewna koncepcja dla ciebie, ale zachęcam do tego, żebyś sprawdził ją, żebyś sprawdził to wszystko, co mówię. Więc tak, jest pole wokół ciebie, które ma funkcję lustra i odbija, przynosi ci to, co ty sam komuś kiedyś uczyniłeś. I tak jak powiedziałem, jeśli jest w twoim polu złodziej, to znaczy, że sam komuś kiedyś coś zabrałeś, i teraz potrzebujesz doświadczyć drugiej strony. Jak ja na to wpadłem i kiedy? To w czasie pewnego wydarzenia, o którym ciągle mówię, gdy będąc jeszcze dwudziestoparoletnim chłopakiem, który nie miał świadomości, zawracając samochodem na parkingu, uderzyłem hakiem swojego samochodu w drugi samochód i uszkodziłem mu prawy zderzak, prawy błotnik i prawą lampę. I gdy wyszedłem z samochodu, zobaczyłem, a uszkodzenia niewielkie, było wcześnie rano, nikt mnie nie widział, więc jeśli ucieknę, to żadna kara, żadne konsekwencje mnie nie spotkają. No i uciekłem z miejsca zdarzenia, nie zostawiłem żadnej kartki, żeby podać swój numer telefonu ze swoim numerem polisy, żeby oświadczenie złożyć, żeby ktoś sobie naprawił szkody z mojej polisy. Uciekłem. Ale czy da się uciec przed czymś, co uczyniliśmy, przed czymkolwiek, co uczyniliśmy? Siejemy ziarna braku miłości albo miłości. I to wszystko do nas wraca. Jeśli to, co uczyniłem, było niemiłością, czy miłością, czy niemiłością, wszystko wraca, tak? Jak bumerang, wszystko wraca. Ale to było niemiłością, więc potrzebowałem doświadczyć niemiłości. W jaki sposób? Potrzebowałem doświadczyć tych samych stanów emocjonalnych, złości, żalu i pretensji, które to doświadczył ten człowiek, który zszedł z bloku na parking, zauważył, że ktoś mu uszkodził samochód i spieprzył z miejsca zdarzenia. Więc jadąc miesiąc później swoim nowo odebranym samochodem prosto z salonu, na który chuchałem i dmuchałem i polerowałem, to na pewnym rondzie, gdzie byłem na pierwszeństwie, tramwaj, który się zatrzymywał, tak się zatrzymał, że się nie zatrzymał. Normalnie, gdyby przywalił we mnie, to mógłby skasować bez problemu ten kolos, mógłby skasować mój samochód. Natomiast on się zatrzymał w taki sposób, że delikatnie drasnął ten kolos, mój prawy zderzak, prawą lampę i prawy błotnik w tym samym miejscu, gdzie ja jeszcze miesiąc wcześniej kogoś uderzyłem, tak? Czyli wróciło do mnie jeszcze wtedy, te 20 parę lat temu czy 30 lat temu, nie rozumiałem tego. Wywołało to we mnie niezadowolenie, wzburzenie, pewną emocję. Jeszcze nie wiedziałem, że to jest ta sama emocja,
którą doświadczył ten człowiek, któremu ja kiedyś coś miesiąc wcześniej uczyniłem. I dla pełni doświadczenia potrzebowałem jeszcze doświadczyć jeszcze jednego zdarzenia. Czyli tak, wyszedłem z samochodu, ten pan wyszedł z tramwaju, popatrzyliśmy na te szkody, że są niewielkie, umówiliśmy się, że ja wycofam, on przejedzie tam na przystanek, podpiszemy stosowne oświadczenia, żebym mógł uzyskać odszkodowanie z polisy OC tramwaju. Czy należało mi się takie odszkodowanie? Nie należało się, prawda? Więc po prostu, gdy ja wycofałem, ten pan przejechał i pojechał dalej. Gdzie jeszcze bardziej się zdenerwowałem na niego, ale potrzebowałem doświadczyć dokładnie tego samego, co ja komuś kiedyś uczyniłem. Więc wróciło. Więc po jakimś czasie uświadomiłem sobie, że żyjemy w rzeczywistości przyczynowo-skutkowej. I w tym świecie, i w tym świecie to jest rzeczywistość przyczynowo-skutkowa. I co się sieje, to się zbiera. Przyczyna wszech rzeczy, którą doświadczamy, jest zawsze w nas. Przyczyna wszech rzeczy w twoim świecie, w twoim hologramie jest zawsze w tobie. I owoce, które przychodzą, są zawsze twoje, chociaż są przynoszone poprzez innych ludzi, czasami przez rośliny lub też zwierzęta. Więc tyle w tej pierwszej części, gdzie omówiliśmy sobie te trzy pierwsze punkty układanki. Robimy przerwę i po przerwie dalsza część. Wdzięczność za uwagę.